Rozmowa dnia. Anna Czcińska, witam Państwa. Niecodzienna uroczystość w Centrum Szkolenia Logistyki w grupie 260 nowo wcielonych ochotników otrzymało dziś broń. Żołnierze zasilili szeregi dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Na czym ta służba polega? Kto może znaleźć się w jej szeregach? O tym będziemy dziś rozmawiać. Gościem programu podpułkownik Andrzej Sowa, ośrodek zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Witam serdecznie Pana, Panie Pułkowniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś 260 osób w grupie, ale tak naprawdę w regionie już 1000 nowych żołnierzy. Tak możemy powiedzieć, to nowa formacja, nowa forma służby wojskowej. To ten 1000 osób to dużo czy mało? Tak, jest to nowa forma służby wojskowej, która weszła w życie wraz z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny w kwietniu. I od czerwca zaczęliśmy powoływać ochotników do nowej formy służby wojskowej, dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Jest to nowa forma dla ochotników, którzy chcieliby wstąpić w szeregi służby wojskowej i z czasem wstąpić do zawodowej służby wojskowej. No, mówimy o tych liczbach w regionie, ale w kraju do końca sierpnia zgłosiło się już 13 tysięcy osób. Minister Obrony Narodowej mówi, że jest duże zainteresowanie. Czy faktycznie to, że służba jest dobrowolna, coś zmienia? Dokładnie tak. Jest duże, bardzo duże zainteresowanie nową formą służby wojskowej. Widać to właśnie po tych liczbach już wcielonych i odbywających służbę wojskową, ale oraz po tych osobach, które się do nas zgłaszają i jeszcze czekają na jedno ostatnie wcielenie w tym roku, które będzie jeszcze w listopadzie. Także no, tutaj sądzimy, że około 15 tysięcy z końcem roku będziemy mieli w strukturach sił zbrojnych tej nowej formacji. To może trochę tych najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o nową formację, bo to zawsze warto coś więcej powiedzieć. Kto może się zgłosić? Praktycznie każda osoba, mężczyzna czy kobieta, która spełnia ustawowe warunki do powołania tej nowej formy służby wojskowej. Minimum to wiek 18 lat, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa umyślne, wykształcenie co najmniej podstawowe i określona zdolność fizyczna, psychiczna do czynnej służby wojskowej, określona przez stosowną komisję lekarską oraz pracownię psychologiczną. A w praktyce więcej jest osób młodych, starszych, mężczyzn, kobiet? Czy możemy powiedzieć coś więcej? No, jest to tak różnie, można powiedzieć, obłożone. Zarówno kobiety wstępują do tej formy służby wojskowej, mężczyźni, no ale przedział wiekowy, jak prowadzimy badania, ankietujemy właśnie też te osoby, które wstępują, no to taki przedział wieku jest od 20 kilku lat do 37-8 lat. Także no, różny przedział wiekowy, naprawdę tutaj każdy, który spełni te ustawowe warunki, ma szansę odbyć tą służbę wojskową i wstąpić do niej. Dlaczego się zgłaszają? Warunki, powody są różne. Przede wszystkim to chęć przeszkolenia wojskowego, zdobycia podstawowych umiejętności strzelania, zachowania się na polu walki, ratownictwa medycznego, bo też takie zajęcia są prowadzone w ramach szkolenia podstawowego, ale także też jest czynnik finansowy, który tutaj mobilizuje i zachęca młodych ludzi do wstąpienia do tej służby wojskowej, no bo na początku, no pozwolę sobie tu powiedzieć, no jest to stawka szeregowego, zawodowego, a mianowicie 4560 zł na początek. Nie jest to mało. A dobrowolna służba nie oznacza, że to łatwa służba. Ile osób zostaje do końca? Czy to szkolenie czasami zaskakuje? No, zaskakuje na pewno na początku, bo to jest zmiana drastycznie sposobu bycia i życia codziennego. Na początku wiadomo, godziny już od samej wczesnej pobudki do godzin wieczornych są te zajęcia zaprogramowane, zaplanowane ściśle. Są to zajęcia 10-godzinne na placach przykoszarowych, zajęcia w salach wykładowych, z wychowania fizycznego również i szkolenie poligonowe. Ale no, ludzie sprostają tym wymaganiom i nie ma tutaj dużych wykruszeń. No, są tu niewielkie wykruszenia, rezygnacje. No, co mogę powiedzieć, to przede wszystkim no, nie rezygnują kobiety. Kobiety, które wstąpią do tej formy służby wojskowej, to naprawdę tutaj jak już sobie postawią pokazują główny swój cel, potencjał, swoją dokładnie. Siłę i do końca będą służyć. Dużo mówimy ostatnio o wojsku, dużo mówimy właśnie o różnego rodzaju formach służby. Między innymi są tak zwani terytorialsi. Czym różnią się, mogę tak powiedzieć, te służby dobrowolne od terytorialsów? No, terytorialsi. Dobrowolnialsi? No, terytorialsi się popularnie mówi. Oni odbywają terytorialną służbę wojskową, tak to się fachowo nazywa, ale no, jest to też jedna z form służby wojskowej. No, nie można powiedzieć, że to oni się wielce różnią, bo to też wchodzą w struktury sił zbrojnych. Po prostu mają inny system szkolenia, rekrutacji do nich. Szkolenie podstawowe na przykład u nich trwa 16 dni dla osób, które wcześniej nie odbywały służby wojskowej, natomiast tutaj
tej dobrowolnej 28 dni. Natomiast jeżeli chodzi o wstąpienie później w szeregi już zawodowej służby wojskowej, potencjalnych tych terytorialsów, no to muszą minimum 2 lata odbyć tej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej. Natomiast tutaj w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej po 28 dniach, po tym pierwszym etapie szkolenia, wstępują na szkolenie specjalistyczne z wykonywaniem obowiązków na określonym, zajmowanym stanowisku i tu w ciągu tych 11 miesięcy mają szansę już być powołani w zawodowej służby wojskowej. Czyli szybciej już mogą zostać żołnierzem, tak? Z krwi i kości, tak można powiedzieć? Można tak powiedzieć, że mogą zostać szybciej, aczkolwiek w Wojskach Obrony Terytorialnej również ci kandydaci docelowo mogą wstąpić w szeregi przy uwarunkowaniu tym, że są etaty dla nich w jednostkach wojskowych do zawodowej służby wojskowej. I tutaj jeszcze jedno ważne pytanie. Dobrowolna służba wojskowa, dobrowolnie wstępuję, szkolę się. Czy dobrowolnie mogę zakończyć szkolenie, odstąpić? Tak, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa z samej nazwy wskazuje, że ona jest dobrowolna. Ochotnik od samego początku wyraża swoją wolę, wstępuje w jej szeregi. Jeżeli nie odpowiada mu ta forma służby wojskowej, może zrezygnować na każdym etapie. Ale jest też możliwość, gdy odbędzie to szkolenie podstawowe, minimum zakończone przysięgą, ma możliwość zmiany formy służby wojskowej. Może wstąpić do właśnie terytorialców, a może też wstąpić do też nowej formy służby wojskowej, jakim będzie i jest aktywna rezerwa po ukończeniu tego szkolenia podstawowego. Ochotnicy są, mówiliśmy o tym na początku, że ochotnicy są, ale też cały czas są działania, by tych ochotników było coraz więcej. Ostatnio była branżowa sobota, ale tutaj mam wrażenie, że było takie nastawienie, żeby zgłaszali się ochotnicy z konkretnym zawodem. Czy to się udało? To znaczy tak, nastawienie, działalność promocyjna była nastawiona na to, że zaplanowano właśnie soboty, które są teraz już wdrożone w każdych wojskowych centrach pracy. Pierwsza sobota miesiąca jest taką sobotą pracującą od 8 do 14, gdzie ochotnicy mogą się zgłaszać, ci co na przykład w tygodniu nie mieli czasu i w sobotę właśnie będą mogli załatwić wszelkie formalności. Natomiast hasło takie było, branżowa sobota była dedykowana przede wszystkim do osób ze szkół, które mają specjalności jakieś techniczne, na przykład kucharz, informatyk, ślusarz, medyk, informatyk, właśnie, żeby zachęcić ich do wstąpienia służby wojskowej, ponieważ dla nich jest najwięcej tych stanowisk docelowo później w zawodowej służby wojskowej. Aczkolwiek nie wyklucza to innych osób, na przykład z wykształceniem ogólnym, czy z wykształceniem podstawowym, żeby się mogli do nas zgłosić. Dla nich też są miejsca i do tego zapraszamy. Kolejne soboty z kolei będą pierwsze soboty miesiąca organizowane pod innymi hasłami, które będą szeroko rozpropagowane. Czyli na przykład, nie wiem, kobiety wstępujcie, tak, w szeregi? No, na przykład grudniowe hasło mogę zdradzić, będzie Ustrzel Mikołaja. Ustrzel Mikołaja? Tak. No nie wiem. No takie żartobliwe, ale takie będzie medialne hasło akurat związane z grudniem świętami. Co dzisiaj robią centra rekrutacji? Mówimy tutaj właśnie o organizowaniu chociażby tych sobót, ale tak naprawdę czekacie na kandydatów, którzy przyszli zapytać, jak to jest, żeby wstąpić na przykład czy do dobrowolnej służby, czy do wojska? Czy występujecie ze swoimi działaniami szeroko? No, wojskowe centra rekrutacji, które zostały przekształcone z wojskowych komend, znaczy wojskowe komendy zupełnie zostały przekształcone na wojskowe centra rekrutacji w związku z wejściem w życie nowej ustawy, działają promocyjnie, działają w terenie przede wszystkim. Są to szeroko prowadzone akcje promocyjne w szkołach średnich, szkołach ponadpodstawowych, uczelniach wyższych, w powiatowych urzędach pracy. Są to akcje promocyjne poprzez media, dzięki Państwu właśnie między innymi uprzejmości telewizji, radio lokalnym, tak, portalom społecznościowym, portalom internetowym różnym, a także przede wszystkim również poprzez szeroko rozpowszechnioną sieć właśnie internetową, gdzie młodzież bardzo często zagląda i tutaj bardzo dużo informacji dla nich przekazujemy. Ale także wojskowe centra rekrutacji wysyłają listy zachęcające, zapraszające żołnierzy, rezerwy lub też osoby, które tylko zostały przeniesione po kwalifikacji wojskowej do rezerwy, żeby zachęcić ich ofertą ustąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli mogę jeszcze tutaj dodać, to też funkcjonuje infolinia całodobowa o dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, gdzie nie wychodząc z domu można praktycznie od godziny 8, bo tak funkcjonuje infolinia, do godziny 22 pozyskać stosowne informacje, dowiedzieć się o tej formie służby wojskowej. A jakie argumenty przekonują młodych ludzi? Ten patriotyzm w środku, że należy służyć ojczyźnie, czy te konkretne właśnie, nie wiem, stawki, pieniądze? Jest. Powiem szczerze, po rozpoczęciu wojny w Ukrainie ten patriotyzm w większym stopniu się zaczął przejawiać właśnie na początku, zwłaszcza w okresie tym początkowym, lutym jeszcze, jak nie była inna forma służby wojskowej, służba przygotowawcza i terytorialsy, zgłaszało się bardzo dużo osób z chęcią właśnie deklaracją przeszkolenia, zdobycia właśnie podstawowych tych umiejętności posługiwania się bronią i zachowania się na polu walki. Ale też przede wszystkim też mówią się o tych walorach finansowych, to co wcześniej wspomniałem właśnie, ile to wynosi właśnie do dobrowolnej sanitarii.
punkcie służby wojskowej stawka na początku szeregowego, zawodowego, ale także możliwość podniesienia w toku służby wojskowej kwalifikacji wojskowej, bo nowa ustawa też wprowadziła możliwość, że jeżeli ktoś wstępuje do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, składając wniosek, ma prawo, może też podpisać umowę z szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji na nabycie kwalifikacji, umiejętności podczas tej służby, na przykład zdobyć prawo jazdy kategorii C, CE, kategorii D, czy umiejętności i kwalifikacje spawacza. Mówimy tutaj o nowej ustawie, to ustawa o obronie ojczyzny, obowiązuje od kwietnia, nowe rodzaje służby, zmiany w finansowaniu, system zachęt do służby. Czy możemy już podsumować po tych kilku miesiącach, czy działania w tym kierunku się udały? No, można powiedzieć, że tak. Znaczy można. Z całą pewnością mówię, że się udały, ponieważ tak, no, zachęta finansowa już jest, ponieważ prowadzona została ta właśnie stawka finansowa dla tych szeregowych, którzy wstępują do tej służby. Przede wszystkim został uproszczony proces rekrutacji, załatwiany formalności maksymalnie w kilka dni. Ochotnika, który chce wstąpić do służby wojskowej. Badania psychologiczne realizowane są w oparciu o pracownie psychologiczne, które są teraz w wojskowych centrach rekrutacji. Komisje lekarskie orzekają bardzo szybko i kandydaci, potencjalny kandydat, który przyjdzie, złoży wniosek, może w przeciągu kilku dni, w zależności tylko od terminu, który jest wyznaczony na stawiennictwo się w jednostce wojskowej, rozpocząć to szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. A czy w związku z sytuacją, jaka jest na wschodzie, zmieniły się szkolenia, jeżeli chodzi o wzywanie osób, które już odbyły służbę wojskową? Nie, tutaj mówimy chyba o ćwiczeniach, tak? Ćwiczenia. Obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych. Nie, to realizowane ćwiczenia wojskowe są zgodnie z planami, które są sporządzane z znacznym wyprzedzeniem i tutaj nie ma jakiegoś dodatkowego właśnie takiego impulsu i rozszerzenia potencjalnego wzywania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Jest to realizowane zgodnie z planami szkolenia jednostek wojskowych, które są wcześniej ustalane i ci żołnierze są w odpowiednim terminie wzywani na ćwiczenia wojskowe. A czy przygotowujecie się do wojny? Czy przygotujemy się do wojny? Powiem tak, no, każdy żołnierz, który się szkoli, który wstąpi w szeregi Wojska Polskiego, zdaje sobie sprawę, że coś takiego może nastąpić. Ale no, my nie, na pewno nie będziemy występować, nie występujemy, nie szykujemy się do roli agresora, a ewentualnie przede wszystkim przygotowujemy się do potencjalnej obrony, tak żeby wiedzieć, jak się bronić, jak bronić swojej ojczyzny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, dziękuję pan bardzo. Podpułkownik Andrzej Sowa z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji był gościem programu.